Hej, dzisiaj chciałem trochę powiedzieć o Duxygenie i o tym, jak korzystać z tego narzędzia w projekcie Arduino. Wiadomo, że pisząc kod, staramy się robić to tak, aby sam się komentował, czyli wiemy, co dane zmienne prezentują sobą i co wykonują dane klasy bez zbytniego czytania. Ale czasami nie chcemy otwierać środowiska, żeby zrozumieć, co się dzieje w naszych klasach poszczególnych, lub dajemy to komuś, lub czytamy to za pół roku i szybko chcemy zobaczyć, co się tam dzieje. Więc tworzymy takie specyficzne bloki komentarzy. Tutaj slash i gwiazdkę. Każda linia się zaczyna. Mają takie specjalne słowa klucze zaczynające się od małpy. Mają tutaj także takie specjalne komentarze od trzech slaszy i od nawiasu ostrego do każdej zmiennej na przykład, lub taki blok dla każdej klasy, dla każdej funkcji. I co dalej? Mamy tutaj potem taką dokumentację, w której mamy wszystkie pliki, które się znajdują i widzimy, co te pliki już sobą reprezentują, co tam są za klasy i co one robią. Możemy sobie posortować to alfabetycznie i zobaczyć taką klasę. Widzimy, co ona robi, jakie ma metody publiczne, prywatne, jakie atrybuty. Możemy przejść do takiej funkcji i zobaczyć, co robi, co zwraca, co takie funkcje przyjmują. Ładnie tutaj mamy wszystko opisane. Możemy zobaczyć makra, czyli na przykład jak przypisaliśmy piny i łatwo możemy już podpiąć układ, mimo tego, że nie czytamy całego kodu, tylko taką dokumentację. Ale jak taką dokumentację ładną stworzyć? Ściągamy do Oxygena, link poniżej filmiku. Jak ściągnąłem wersję 64-bitową dla Windowsa. Instalujemy, instalacja bardzo prosta. I ok, włączamy Doxygen GUI, Dox Wizard. I po kolei nazywamy nasz projekt. Dajemy ścieżkę do naszego projektu, czyli tutaj, tam. Musimy mieć także ścieżkę do folderu, gdzie nasza dokumentacja będzie składowana. Będą to takie głównie pliki HTML-owe. Następnie w zakładce Expert dodajemy Extension Mapping. Tutaj ino równe C wpisujemy, plusik i powinno się dodać tak jak do tej listy jak u mnie. Ja sobie dodałem tutaj Extract Private, żeby zobaczyć metody prywatne. I ważną sprawą jest tutaj File Patterns, gwiazdka.ino, plusik i powinno się dodać na końcu listy, tak jak u mnie widać. Następnie możemy odpalić naszego Doxygena. To się chwilę builduje i jest wykonane. Jeśli są na przykład jakieś metody, które nie mają takiego bloku komentarza, jakie pokazywałem, tutaj będą jakieś warningi, albo na przykład zrobiliśmy literówkę w słowach kluczach. Te słowa klucza można zobaczyć na stronie Doxygena, na jakichś przykładach się pouczyć tego. Tutaj będą błędy i możemy to potem naprawiać. Ok, i mamy gotową dokumentację. Tutaj jest jeszcze taka strona tytułowa. Ta strona tytułowa to tutaj jest taki plik mindpage.docs w naszym folderze projektu. Dodajemy go i to jest także w formie bloku komentarza. Działa tutaj, jak widać, składnia HTML-owa. I możemy już korzystać z takiej dokumentacji. Oczywiście, jeśli dobrze korzystaliśmy z tych słów kluczy i bloków komentarza podczas tworzenia projektu. Doxygen ma ciekawe rozwinięcia, także na przykład grafis do tworzenia takich ładnych grafów, gdzie możemy zobaczyć zależności pomiędzy klasami. Naprawdę narzędzie bardzo, bardzo przydatne w życiu i tworzące bardzo wygodną dokumentację. Myślę, że to dobry nawyk tworzenie takich komentarzy od razu na poziomie tworzenia projektu. Więc polecam. To tyle na razie.